W dobie kryzysu podmioty publiczne powinny brać pod uwagę to, że mamy do czynienia z pewnymi czynnikami makroekonomicznymi i powinny to uwzględniać w swoich umowach. Czyli na przykład umowy powinny zawierać odpowiednie klauzule, formuły waloryzacji ceny, waloryzacji na przykład o zmienność cen energii elektrycznej, zmienność cen budowy, tak majątku. Czyli to są te elementy, które powinny być brane pod uwagę. Niezwykle istotne jest to, aby podmioty publiczne skrajały swoje pomysły inwestycyjne na miarę swoich możliwości, aby nie przerzucać ponadmiarowo poziomu ryzyk na partnera prywatnego. Obserwujemy czasami, że podmiot publiczny chce pomniejszyć ten swój wysiłek inwestycyjny związany opłatą za dostępność poprzez przeniesienie co najmniej części przedsięwzięcia w ryzyko rynkowe partnera prywatnego. Ostrzegamy przed tym, jest to ryzykowne rozwiązanie, nie zawsze się to da zrobić i należy na pewno na to bardzo uważać. Jednym z ryzyk, które w zasadzie w większości przypadków znajdują się w umowach PPP, jest ryzyko zmiany celów politycznych. Można powiedzieć, że kategoria tego ryzyka nie była zbyt często doceniana. Natomiast rozwój wypadków i globalny kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie w roku 2022 pokazały, że te ryzyka istnieją i jak najbardziej celowe jest ich umieszczenie w wieloletnich kontraktach PPP. Ma to związek chociażby z tym, że zmianą takich celów politycznych może być gwałtowna zmiana liczby uczniów w szkołach, czy gwałtowna konieczność szukania dodatkowych oszczędności związanych z kosztami bieżącymi. Jeżeli w umowie takie ryzyka są nazwane, są opisane procedury, jak należy postępować w przypadku zaistnienia, ziszczenia się takiego ryzyka oraz umowa jest wyposażona w dobrze opisane możliwości modyfikacji, na przykład przez polecenie zmiany, to można taką umową przez wiele lat i wiele kryzysów przetrwać. Według nas za siłą wyższą w dzisiejszych czasach, czyli czasach wojny, sankcji, mogłyby być uznane na przykład bardzo duże, wręcz gwałtowne wzrosty cen stali związane z embargiem, wzrost cen betonów, czy też wzrost cen podzespołów lub ich brak. Partnerstwo publiczno-prywatne jest jedną z recept na realizację inwestycji publicznych. Było tak przed kryzysem, jest w trakcie i będzie tak zarówno po jego zakończeniu. Partnerstwo publiczno-prywatne to jest małżeństwo. To jest małżeństwo strony publicznej i prywatnej na wiele lat. Tych wiele lat będzie przeplatane czasami kryzysu, czasami uspokojenia, wzrostem cen, ich obniżką. Zapisy umowne, które kreujemy w trakcie negocjacji, w trakcie dialogów konkurencyjnych, powinny być na tyle uniwersalne, powinny zapewniać partnerstwo, powinny zapewniać uczciwe zasady współpracy pomiędzy stronami, które będą odpowiadały na wyzwania czasów, na wyzwania, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.